Witam w nowym cyklu pod wszystko mówiącym tytułem: Raport Operacyjny Wideo. O czym tenże cykl? To bardzo proste. Będzie to rozwinięcie naszych newsletterów, które rozsyłamy do Was. Także, abyście niczego nie przegapili, zapraszamy www.nacelowniku.com. Tam możecie za darmo subskrybować, zarówno podcast, jak i także newsletter. A przy okazji, tak jak powiedziałem, w ramach nowego cyklu będzie oczywiście komentarz wideo. A o czym dzisiaj na początek? Oczywiście sytuacja związana z Izraelem, szeroko pojęty temat, Libanem, terroryzmem, Rosją, Chinami i co ważne, co ostatnio pojawiło się w dyskursie publicznym, o podatku wojennym. Na początek: Bliski Wschód. Nie jest niczym nieoczywistym, że sytuacja związana z Izraelem w pewien sposób niestety, ale spod pewnej kontroli. No, się wyłącza. Stany Zjednoczone nie do końca mają wpływ na swojego sojusznika, również i naszego. Tak naprawdę Zachód inaczej patrzy, Izrael patrzy inaczej, muzułmanie, czy raczej tak naprawdę terroryści też patrzą inaczej. I tutaj właśnie jest gdzieś pies pogrzebany, bo czy tak naprawdę możemy cały ten konflikt, całą wojnę identyfikować tylko i wyłącznie przez narodowości? Zdecydowanie nie. I tutaj tak naprawdę będzie leżał klucz do pewnego sukcesu, jeśli chodzi o pewien proces pokojowy, o ile tak naprawdę możemy go tak nazwać. Zobaczmy co się dzieje. No Izrael nie martwi się w ogóle państwem, które jest piękne, ale ma który swój problem nie mały, czyli mówię tutaj oczywiście o Libanie. Gospodarczo i pod każdym względem, również politycznym, żyje w pewnym chaosie. Tym samym Izrael ma pewne pole popisu, zresztą to samo, co przez lata robiła z Libanem, Syria. Izrael, co zrozumiałe, chce się Hezbollahu po pozbyć. To nie jest tak, że tylko Izrael traktuje Hezbollah jako organizację terrorystyczną. Iran oczywiście będzie robił wszystko, aby, aby to wspomagać. No, i mamy do czynienia z ciekawym typem konfliktu, wojny, czyli tak naprawdę pomiędzy państwami, które w ogóle ze sobą nie sąsiadują, a tak naprawdę wchodzą na pewien poziom egzystencjalny, jeśli chodzi oczywiście o ten konflikt. Kolejny element, który nam się tutaj pojawia, to pewnego rodzaju, chociaż tutaj, właśnie z uśmiechem, relacje na linii Iran-Stany Zjednoczone. No, Iran znowu wchodzi na ścieżkę. Taką, że w jego retoryce Stany Zjednoczone powinny przestać istnieć. No i walka z Izraelem, oczywiście, jest tak samo walką no, z tym złym Zachodem. Czy myśmy tego gdzieś już nie słyszeli? Kolejna kwestia. No, nie trzeba być wielkim analitykiem ani wojskowości, ani bezpieczeństwa, żeby zrozumieć, że Izrael będzie dążył w stronę ataku. Na Iran, na, ataku, na jego instalacje nuklearne, znowu trochę małe drzewi, bo przecież tak naprawdę Zachód już pewnego rodzaju ataki na to wszystko przeprowadzał w taki czy nie inny sposób. Nie mówię tutaj o kwestiach typowo militarnych. No przypomnijmy sobie pewne historie, jeżeli ktoś nie kojarzy, no to proponuję poszukać, a jak nie, to myślę, że w ramach naj... jednego z najbliższych raportów coś na ten temat więcej powiemy. Pamiętajmy, że jedni i drudzy cały czas mówią tylko i wyłącznie o odwecie, że spotka się to z stanowczą odpowiedzią, więc niestety, ale ten konflikt może eskalować. No i by mi uciekło. No, nie, nie sposób tutaj, rozmawiając tak naprawdę o relacjach tych irańsko-amerykańskich, zapomnieć o tym, co mówił Donald Trump. Nagle opowiada o najróżniejsze, nie wiem nawet jak to nazwać tak, że. To, co się dzieje z żołnierzami, to można porównywać do bólu głowy, a w ogóle tak naprawdę obraża amerykańskich żołnierzy. Myślę, że nie wymaga to szerszego komentarza. Jeżeli ktoś chce doszukać, na pewno znajdzie, bo głośno, głośno naprawdę ostatnio o tym było. Terroryzm. Tak naprawdę celowo wsadziłem go zaraz za tematem izraelskim, za tematem Bliskiego Wschodu z prostej przyczyny. W Kopenhadze ma miejsce. Zamach, wybuch dwóch ładunków pod izraelską ambasadą. No i od razu taka lampka się zapaliła, warto myśleć nad tym zastanowić. Czy nie jesteśmy w pewnego rodzaju przededniu, właśnie, zwłaszcza w Europie, że być może pod placówkami dyplomatycznymi Izraela, a być może i pod ich samochodami, itd., dalej i niestety, ale zaczną wybuchać ładunki. Mówię, niestety, nie chcę się pod żadną ze stron podpisywać, oczywiście w pewien sposób. Kibicuje niepodległości, niezależności i silnemu państwu, jakim jest Liban, no ale z drugiej strony nie czarujmy się. No, Hezbollah jest problemem, tak jak wcześniej też był Hamas, chociaż już niektórzy z komentatorów mówią, że Hamas tak naprawdę ten potencjał typowo wojskowy stracił przynajmniej na jakiś czas. No, ale wróćmy do tego terroryzmu. Izrael doskonale sobie zdaje sprawę, że to może mieć miejsce. Może dzięki temu stawiać się w roli ofiary. Z drugiej strony, no nie tylko społeczeństwo typowo palestyńskie, ale również te propalestyńskie, zamieszkujące obszar Europy, będzie oczywiście temu w pewien sposób kibicować. No i możemy niestety, ale wrócić do pewnej sytuacji, że będziemy trochę inaczej odbierać terroryzm jak do tej pory. Z drugiej strony, mogą to wykorzystać terroryści nie tylko ci, którzy. Faktycznie religią, swoją ideologię w jakiś sposób budują, ale ci, którzy tak naprawdę też udają, że to robią. Więc może być rozdźwięk nawet nie na jedno, na dwa, ale tak naprawdę na trzy punkty widzenia, ale tak naprawdę problem to możemy mieć my w Europie. Warto więc się zastanowić i pewne punkty zapalne. Mówię pod względem takim typowo infrastrukturalnym, czyli właśnie ambasady, placówki, domy kultury i tym podobne miejsca, jednak zabezpieczyć, aby nic niedobrego się nie stało. Podczas nawet naszej ostatniej wizyty w Barcelonie też byliśmy świadkami, gdzie bardzo blisko siebie, no właśnie, nie chcę powiedzieć, że manifestacja, ale pewnego rodzaju wydarzenia proizraelskie i propalestyńskie miały miejsce, więc nie należy się nie spodziewać, aby nie miały takie sytuacje, miejsca w innych, w innych miejscach Europy, trochę masłem myślanym, przepraszam, ale no niestety może to być, mogą to być wydarzenia, które będą idealnym momentem do przeprowadzenia zamachów przez najróżniejsze osoby związane z jedną czy drugą stroną, ale też niekoniecznie bądźmy czujni. Punkty zapalne. Kolejny element, oczywiście, znowu gdzieś tam w grze, mniej lub bardziej, właśnie oczywiście pojawiają się Chiny. Chiny, które coraz głośniej mówią chociażby o zjednoczeniu Tajwanu. Nie wiem, czy to jest kwestia tłumaczenia, ale brzmi bardzo ciekawie. Nie jest mowa o zjednoczeniu z Tajwanem, a zjednoczeniu Tajwanu. Ich retoryka staje się coraz ostrzejsza, jest mowa o krwi i wodzie, o marszu historii, no takie dość specyficzne sformułowania. Które też i w tej bliższej, i w tej dalszej historii ja przynajmniej pamiętam. Więc budzi to pewien niepokój, budzi pewien problem. Jako ciekawostka, bo za chwilę przejdziemy też do innych punktów zapalnych świata, jest to, że ostatnio administracja Tajwanu, no w pewien sposób, apelowała do Chin, że skoro tak bardzo im zależy na zjednoczeniu chińskim, no to powinni się upomnieć o rejony, które ale w jakiś tam sposób. Zabiera im Rosja, więc pytanie, czy to nie jest tego pewnego rodzaju podpucha, prowokacja, aby tak naprawdę przyspieszyć coś, co i tak ma miejsce, tak? Bo nie czarujmy się, Chiny te Rosje w pewien sposób zjadają. Inne konflikty, inne punkty zapalne. Myślę, że warto też mieć świadomość tego, co się na świecie dzieje i od tego nie uciekać, bo. Miejmy nadzieję, że to nie będzie miało miejsca, ale jeżeli cokolwiek na świecie pójdzie w niedobrą stronę, to tych punktów, w tych punktach tak naprawdę może zacząć się dziać zdecydowanie więcej. Mówiłem już tak naprawdę o Chinach, powiedziałem co nieco o Rosji. Nie zapominajmy też o Australii, bo Chiny w pewien sposób Australię i Japonię chociażby trochę podpuszczają. Ten Daleki Wschód też wcale nie jest takim spokojnym rejonem. Artykuł, który wysłałem ostatnio w newsletterze, można było między innymi przeczytać. Oczywiście o tym, co jest najbardziej dla nas bliskie, czyli potencjalnej jakiejś konfrontacji Nato Rosja. Myślę, że nie wymaga to żadnego rozwijania. Dalej kwestia koreańska. No, jakim też się będzie dalej rozkręcał, to nie wiadomo, czy nie będzie chciał no, zrobić znowu. Nie tylko jakiejś prowokacji, ale i problemów swojemu sąsiadowi z południa. No, oczywiście też po to, aby ich sojuszników, czyli de facto, tak naprawdę w pewien sposób po naszej stronie, zaangażować, z jednej strony odciągnąć od, od Chin i też odciągnąć od tego, co się dzieje, również za naszą wschodnią granicą. Kolejny element, omawiany tak naprawdę, czyli Bliski Wschód, dalej nawołania Tajwanu, jeszcze raz to podkreślę, Możemy to traktować jako pewnego rodzaju słowną jakąś utratkę czy grę. No, ale wcześniej czy później może to mieć miejsce. Czy jeszcze coś nam zostało? Kuryle o Australii wspominałem. Myślę, że to by w tym aspekcie najważniejszych takich punktów było na tyle, ale nie możemy też zapominać, i to taka wisienka na torcie. Ja cały czas to nazywam miękkim podbrzuszem Rosji. Zobaczcie na mapę, popatrzcie jakie tam państwa czy obwody Funkcjonują i tam też może być bardzo, bardzo ciekawie. Nie ukrywajmy też, że Gruzja ostatnio też swoje trochę dorzuca i zmiany na arenie politycznej, i obrany kierunek działania, może w ten sposób powiem, też nie do końca daje nadzieję, bądź niestety, ale wzbudza pewne wątpliwości. Ostatni z elementów naszej dyskusji zostawiłem ten element związany z Polską. Ostatnio zaproszony do Polskiego Radia brałem udział w dyskusji, w dyskusji również ze słuchaczami, chociaż to nie była taka typowa, klasyczna dyskusja, ale słuchacze zgłaszali pewne swoje uwagi. No chodzi o podatek wojenny, jakkolwiek go nie nazwiemy, podatek obronny, nieważne. No i pytanie, wprowadzać, nie wprowadzać? Ja powiem szczerze, nie do końca chcę brać też udział w tym, czy czy taki podatek powinien mieć miejsce czy powinien zostać wprowadzony czy nie bo prawda jest taka że jeżeli coś miałoby się wydarzyć to i tak każdy z nas każdy z obywateli pewne powinności wobec naszego wspólnego państwa i ojczyzny ma koniec. Kropka. Z pewnych wniosków po tej audycji i również własnych przemyśleń. Po pierwsze, myślę, że tworzenie jakiegokolwiek funduszu, czy w jakiejkolwiek formie on miałby nie być, nie może być stawiany w formie czy w końcu właściwie do programów społecznych. Nie po to chcemy budować pewien kapitał, pewien potencjał, aby tak naprawdę on działał też na kolejne podziały w społeczeństwie. No wspominanie o no, chociażby emerytach, trzynastkach, czternastkach, programach na dzieci, czy zabieraniu pieniędzy Kościołowi, no to chyba nie jest ten kierunek, o którym powinniśmy rozmawiać. tak? Rozdział pieniędzy oczywiście. Należy do resortu finansów. Niemniej my powinniśmy szukać jakich pieniędzy potrzebujemy i dlaczego, aby potencjał obronny wzmocnić. I nie stawiajmy tego w kontrze, bo tylko będziemy działać na korzyść delikatnie mówiąc naszych nieprzyjaciół. Zdaje się, że użyłem słowa fundusze. To jest też taki element, który budzi znaczne moje wątpliwości, bo większość oczywiście finansowania naszej armii, naszej obronności pochodzi z budżetu. Ale powstał też fundusz wsparcia sił zbrojnych, niby dobrze, no ale te fundusze zawsze niestety te wątpliwości znowu budzą natur kilku, że tak się wyrażę. Zawsze jest obawa, jak te pieniądze będą gospodarowane, jak będą wydawane przetargi itd. itd. I tak właśnie w ten sposób płynnie przechodzimy też do kolejnej wątpliwości związanej z zamówieniami publicznymi, czy to wszystko nie powinno być w pewien sposób. Wyłączone na stałe, tak naprawdę, jeśli chodzi o te kwestie, ale też podlegając nadzorowi, oczywiście, tutaj kwestia znowu komu i w jaki sposób, aby to miało ręce i nogi i te pieniądze były wydawane w sposób uczciwy, abyśmy też tych pieniędzy nie marnowali, bo na obronność nigdy ich nie będzie za dużo. Wspomniałem emerytów, mógłbym wspomnieć jeszcze wiele innych grup społecznych. Od funkcjonariuszy mundurowych, po wszystkich, którzy pracują na rzecz państwa, no i pytanie, tak naprawdę, kto znowu mógłby być wyłączony, albo raczej powinien być wyłączony z ewentualnego tego podatku? W jakiej wysokości on powinien być? Bo na pewno powinien być taki, który nie będzie dotkliwy dla obywatela, żeby on chciał i miał ochotę to zapłacić. No właśnie, tylko dla obywatela, czy może także dla przedsiębiorcy? Dla przedsiębiorcy, w Polsce mamy grubo, zdaje się, ponad 2 miliony jednoosobowych chociażby działalności gospodarczych. One tak naprawdę w pewien sposób ciągną ten budżet. No i pytanie, czy kolejne tak naprawdę obciążenia no nie będą znacznym, znacznym problemem? Na pewno kwestie kwotowe trzeba bardzo, bardzo delikatnie przemyśleć. I małe podsumowanie tego wątku, jeśli chodzi o ten podatek bo rozmawiamy o obronności, rozmawiamy o wojsku, rozmawiamy o sprzęcie, czyli o siłach i środkach, ale tak naprawdę siły zbrojne tworzy nie tylko wojsko, ale także inne służby, więc może kwestia wychodząc już na sam początek od pewnego rodzaju, pewnego rodzaju modernizacji poszczególnych służb, tak? czyli odpowiedni stan etatowy, odpowiednie wynagrodzenia, odpowiedni sprzęt, lokalizacja budynki, infrastruktura, łączność, transport i tak dalej, i tak dalej. niekończące się elementy Niestety, czy niestety wpływające na koszt utrzymania tego wszystkiego, ale idziemy w stronę podsumowania: od podsumowania, bo tak naprawdę, no, musi to być stworzone systemowo. Musimy wiedzieć, ile służb i jakich potrzebujemy, nie tylko tu i teraz, ale właśnie być może zastanowić się nad pewnymi odwodami, które na wypadek W będą zabezpieczać pewne kwestie, ale musi to być rozrobione w sposób, tak jak powiedziałem, systemowy, przemyślany. Podobnie jak z kształtem, czy raczej wielkością armii. Mnie osobiście, co też w radiu powiedziałem, bardziej by uspokajało, jakby ktoś powiedział, że chce armii wielkości, rzucam, uwagę. 278 tysięcy. Czym ta liczba się różni od 280, od 300, czy od 250? No poza wartością jako taką, no śmiem twierdzić, że jest wtedy przemyślana, przeliczona, czyli wiemy. Gdzie, jakie jednostki, jak duże, jakim sprzętem dysponujące, po co, jakie mają zadania, de facto, jakie mają cele do spełnienia. Więc w tą stronę wydaje się, że powinniśmy z tym wszystkim pójść, ale jest to pole na pewno do dyskusji, do której już teraz oczywiście też Was namawiam, zarówno w mediach społecznościowych, jak i w naszym serwisie www.nacelowniku.com, gdzie możecie odsłuchać, zarówno podcast odczytać Newsletter, zapisać się przede wszystkim, tak do czego serdecznie namawiam, no i zacząć oglądać również nasz nowy cykl wideo, czyli raport operacyjny. Dajcie szanowni znać, czy nowa formuła przypada Wam do gustu, czy chcecie w ten sposób się z nami kontaktować. Mamy cichą nadzieję, że tak. Niech ona będzie też rozbudowaniem newslettera. Na pewno nie będzie go zastępować, także spokojnie. Kto lubi nasz newsletter, nie musi się obawiać o jego byt. Niech na celowniku będzie właśnie połączeniem pewnego rodzaju różnych typów komunikacji z Wami. Czasem będziemy stwierdzać, czasem prowokować, czasem pytać, ale tylko po to, aby nasze państwo i my sami, abyśmy wszyscy byli bezpieczniejsi. Więc tradycyjnie bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni.